dzisiaj dość wszystko na szybko, ale byliśmy już wczoraj na torze, więc zapoznaliśmy się, przygotowaliśmy sprzęty, więc myślę, że dzisiejsze treningi będą takim jeszcze dopieszczeniem, że tak powiem, techniki i nitki. No i szykujemy się na jutro jak najbardziej. Ja słyszałem, że ten tor ma dużo dziur. No ma, to jednocześnie jest jego urok i jego zmora, bo jeśli chodzi o widowisko, jest rewelacyjny, jeśli chodzi o widok z trybun, ale już widok zza kierownicy jest troszeczkę mniej ciekawy, trzeba naprawdę obrać specyficzną nitkę, nie zawsze taką optymalną, ale no tak jak mówię, to jest jego urok i zobaczymy, jak sobie zawodnicy z tym wszystkim poradzą. Znacie wszystkie dziury na pamięć? Na pamięć może nie, ale jest kilka miejsc, które na pamięć trzeba znać, żeby na nie uważać po prostu. Jak forma? Forma? Dość krótki okres po mistrzostwach, ale jak najbardziej na świeżo jesteśmy rozgrzani, więc myślę, że będzie fajna rywalizacja. Jaką sobie poprzeczkę stawiasz? Nie stawiam sobie poprzeczki. Postaram się pojechać najlepsze, co tylko będę w stanie, więc zobaczymy, jaki będzie wynik finalnie.